4 tygodnie temu przygotowałem dla Was nagranie, w którym opowiadałem, że na wykresie Tesli cena zalicza dosyć istotne miejsce, z którego mogą pojawić się wzrosty. Różne były Wasze reakcje, co było widać po komentarzach, natomiast cena zaliczyła strefę i pojawił się 43% wzrost. Mamy teraz odreagowanie, będzie miejsce do przyłączenia, pierwsze już było, drugie już było, opowiemy sobie, co teraz dalej może się wydarzyć na wykresie i na które miejsca na tym wykresie musimy uważać. Zapraszam. A więc w pierwszej kolejności przypomnijmy sobie film sprzed 16 kwietnia. Zobaczcie, tutaj narysowałem strefę. Mówiłem, że z tej strefy może się pojawić popyt. Potem, gdy sobie jeszcze tak domierzyłem, to wyszło, że dolna część tej strefy jest bardziej prawdopodobna, znaczy jest bardziej prawdopodobne, że cena zatrzyma się właśnie w dolnej części tej strefy, natomiast z racji, że tego nie było na nagraniu, no to uznajemy po prostu, że ta strefa się liczy. I opowiadałem o tym, że dobrze będzie poczekać na jakiś sygnał od rynku. Jednym z takich sygnałów jest formacja świecowa. Teraz przejdźmy do wykresu. Dokładnie właśnie w tej strefie pojawiła się taka piękna formacja świecowa. Jednym ze sposobów handlu jest oczekiwanie na jej test. I te testy nie zawsze się wydarzają. Może być tak, że w międzyczasie tu pojawi się już jakaś struktura korekcyjna, właśnie taka jak na przykład tu się pojawiła i taka formacja nigdy nie zostanie przetestowana, czy tam zostanie przetestowana za jakieś lata. Więc pierwsze pozycje w momencie, w którym dostrzegłem to, że ta dolna część strefy na bardzo wąskim stoplosie jest możliwa do handlu, to jeszcze bez oczekiwania na formację wrzuciłem, ale bardzo delikatnie. To nie jest tak, że tyle, ile chciałem, za tyle, ile chciałem zakupić Teslę. Po prostu wrzuciłem tak delikatnie, symbolicznie, żeby zobaczyć, jakby wiecie, jak się pilnuje, gdy się pilnuje wykresu, posiadając jakieś akcje, czy jakiś po prostu walor, to całkowicie inaczej się do niego podchodzi, więc takie symboliczne zakupy zostały zrobione, natomiast to totalnie nie ma nic wspólnego z tym, ile tak naprawdę czekam, żeby dopiero dorzucić. Więc wrzućmy sobie z powrotem oznaczenia. No i mieliśmy tutaj takie oznaczenie. Więc ta dolna część strefy, wyznaczyłem ją tutaj, no i cena miała się zatrzymać gdzieś w tych okolicach, dlatego tutaj w momencie, gdy cena dojeżdżała, nie zaliczyła dolnej krawędzi, co paru analityków też, których znam, zaznaczało, że ta cena jeszcze może tam wrócić. Natomiast no, po takiej formacji już raczej daje temu najmniejsze szanse, że akurat cena jeszcze będzie wracać, żeby wybić ten dołek. Trzeba jednak pamiętać, że taka sytuacja może być. Więc te zakupy, które tutaj były robione, one zostały zabezpieczone i sobie tam będą leżeć, będą czekać na lepsze czasy. Wspominałem też o tym, że będą się pojawiać tutaj opory. No i mieliśmy, to jeszcze cofnijmy się jednak do interwału tygodniowego, no i mieliśmy tutaj strukturę korekcyjną, która zadziałała. Potem mieliśmy kolejną strukturę korekcyjną, która zadziałała i spodziewaliśmy się po tym, że pojawi się najsilniejszy impuls spadkowy. No i pojawia się pierwszy strzał, korekta, kolejny strzał, węższa korekta, co oznacza, że trend będzie przyspieszał. No i cena wpada do strefy, pojawia się masa negatywnych informacji. Można było przeczytać właśnie w momencie, w którym chyba dokładnie tego samego dnia, w którym zrobiłem nagranie i powiedziałem, że teraz spodziewajmy się masy negatywnych informacji. O, tu było robione nagranie w tym miejscu. Same informacje do mnie dotarły, to nie tak, że ja ich musiałem szukać, same informacje do mnie dotarły, że Tesla planuje, to jest słowo klucz, planuje zwolnić 14 tysięcy pracowników. Nie wiem, czy ich finalnie zwolniła, ale to się pojawiło właśnie tutaj chyba wieczorem, no, albo kolejnego dnia i mieliśmy mocny spadek do strefy, taki strzał. Na takim standardowym wolumenie. Wolumen natomiast zaczął się pojawiać podczas wzrostów, co tylko utwierdziło mnie w tym, że będzie to cena dalej wzrastać. I teraz tak, tu musiała się pojawić jakaś kolejna pozytywna tym razem informacja po tym, gdy już zaliczyli właśnie strefę. Tutaj chyba były właśnie wyniki finansowe i cena wystrzeliła. I w pierwszej kolejności złamała tą pierwszą korektę, potem złamała kolejną korektę. Możemy sobie na szybko jeszcze to sprawdzić.
Tak jest, ta już też jest złamana. Co całkowicie zaburzyło te wszystkie struktury spadkowe, które się pojawiły. I oczywiście one jeszcze mogą być kontynuowane, a to całe weźmiemy wtedy za jakąś taką pierwszą falę w tym ruchu w tej fali trzeciej. Natomiast nie tak to powinno wyglądać, żeby ten trend był utrzymany. Więc nie ma jeszcze wszystkich przesłanek za tym, że już mamy trend złamany. Ten trend będziemy mieli złamany, tak sądzę, że dopiero gdzieś w tych okolicach. Więc po tych okolicach, gdyby pojawiła się jakaś korekta, no to będzie wtedy największa szansa na to, że te zakupy już będą wykonane z powodzeniem i będziemy je mogli pchać być może nawet tutaj po wybicie szczytu, czy po te zakresy, o których wspominałem na poprzednim nagraniu. Natomiast na razie skupmy się, co jest tutaj. Nie ma żadnych oporów za tym, żeby kupować teraz. Nawet jeżeli cena miałaby się tutaj zatrzymać, to raczej ta strefa nie powinna już wybić tych dołków. Jeżeli wybije, no to trudno, po prostu tu kupujemy, będziemy mieli czas na zabezpieczenie, ewentualnie odebranie jakiegoś profitu, ale będzie to istotna strefa, więc to nie jest tak, że ja sobie ją narysowałem i ona po prostu sobie tutaj jest, tylko tu trzeba będzie podjąć pewne decyzje finansowe. I takie decyzje finansowe też trzeba było już podjąć w tym miejscu. Czyli tak, na błękitno narysowałem strefę testu formacji. Gdyby ta struktura korekcyjna, która nam się pojawiła na wykresie, nie wyszła i cena chciała jednak zaliczyć 707, robiąc nam w tym przypadku o coś takiego, no to ta struktura potem w przyszłości się jeszcze będzie mogła narysować. To nie jest tak, że jak raz nie wyjdzie, to że już potem, zresztą podam przykład, tu był zalążek struktury korekcyjnej, pojawiło się płytkie zejście, cena wyszła i tu powinna się zatrzymać, no i się nie zatrzymała i zrobiła tą strukturę korekcyjną po 2 latach, po 1,5 roku. Czyli tu byłyby pierwsze próby wejścia, a tutaj są drugie próby wejścia. I to również jest zgodne wszystko z metodologią. Więc w tym przypadku tutaj nie wyszło i być może tutaj też nie wyjdzie od razu z pierwszego strzału. Natomiast jeżeli ktoś chce kupić, to nie kupuje się, gdy ta cena rośnie, tylko właśnie gdy ta cena połamie korekty, da nam przesłanki za tym, że mamy już jakąś zmianę trendu i pojawi się jakaś przesłanka za tym, żeby to można już było brać. Więc pierwsze wejście to właśnie struktura korekcyjna, dotknięcie poziomu 0,5 i tu widzimy już pierwszą reakcję. Silniejsze poziomy wyznaczam w tym miejscu i nie stawiałbym tutaj stop lossa na 707. To jest tak, że my zazwyczaj jak robimy jakieś mierzenia, to tak robimy. Natomiast to jest poziom odwołania scenariusza. Jeżeli poziomem odwołania naszego scenariusza wzrostowego jest ta kreska tutaj na dole z okolice 122 dolarów, a tej formacji wzrostowej, która się pojawiła, no to tutaj na dołku formacji 138 dolarów, to cała ta przestrzeń dalej może reagować, więc jest to tylko jedno z miejsc, które może zadziałać, a nie jedyne miejsce, które musi zadziałać. W tym przypadku było to jedyne miejsce, w którym musiała cena zadziałać, dlatego tutaj sobie możemy postawić te 100%, natomiast tutaj nie. Cały scenariusz wzrostowy opiera się na formacji w strefie, więc jeżeli już, no to po prostu wybicie tego dołka będzie nam zgarniało stop lossy. Nie zabezpieczałbym tego jakoś tak bardzo wąsko. Więc w tym momencie takie najsilniejsze miejsce na zakupy jest w tym, tutaj 161, 75, 158, 80. Bierzemy pod uwagę, że cena może zrobić głębokie zejście i może zrobić test formacji. To nie jest tak, że ona musi się tu zatrzymać. No, dawaj. Może zrobić tak i wtedy będzie jeszcze kolejna najprawdopodobniej okazja gdzieś tam na wejście. Być może będzie wyglądało to tak. Być może cena wtedy po zaliczeniu tej strefy od razu wjedzie do oporu i nie będziemy mogli podjąć tej decyzji zakupowej. Być może dopiero tam gdzieś po jakimś czasie i będzie to znowu wydłużone o kolejne miesiące, no ale jesteśmy tutaj po to, żeby zarobić, więc ta konsolidacja ceny, tam wrzucenie pieniędzy i oczekiwanie na to i posiadanie jakiegoś minusa na portfelu przez dłuższy czas nas nie interesuje, my chcemy kupić i od tego momentu chcemy już widzieć plus w depozycie. Więc tu rozkładam zakupy te finalne, które chcę zrobić na Tesli. Czyli tak jak powiedziałem, tutaj były wrzucone drobne, symbolicznie, natomiast tutaj się szykuje do takich grubszych zakupów. Wszystko wygląda ok. Jakby tu ładne struktury się rysują, mimo iż mamy
mieliśmy silniejsze impulsy, to te poziomy zostały, poziomy korekcyjne zostały połamane lukami. Ja myślę, że teraz właśnie możemy się spodziewać sporo zamieszania wokół Tesli. Więc czytajmy artykuły na bieżąco. Ale czy na podstawie tych artykułów będę podejmował decyzję? Nie. Ja już tu mam cały scenariusz opisany. Tutaj robimy zakupy, tu robimy zakupy. Jeżeli wybiją dołek, to wszystkich się pozbywam. A jeżeli tutaj dojadą, to będę zabezpieczał pozycję. Być może jakiś część wkładu wyjmował, no bo tak będzie już tam wtedy... zarobek gdzieś w okolicach 30%, więc być może tak będzie, że jakiś część wkładu wyjmę. Więc ja już mam plan pełny przygotowany. Odniosę się jeszcze do różnych reakcji na mój film, bo to zarówno na grupie, jak i wśród znajomych, jak i w komentarzach się pojawiły. I ja chciałbym zaznaczyć, że to nie jest tak do końca, że gdy cena jest nisko, to ta spółka ma mniejszą wartość, taką prawdziwą wartość tego, co potrafi wytworzyć, czy to, co potrafi zrobić na świecie, o tak to, tak to nazwijmy, wykonać. Tylko to jest tak, że są pewne sentymenty na rynku i czasami spółki będą przecenione w jedną i czasami w drugą stronę. I to instytucje decydują o tym, czy ta spółka już jest wystarczająco tania, żeby zacząć ją kupować, czy jeszcze nie jest wystarczająco tania i będą pchały tą cenę w jedną lub w drugą stronę. Ta metodologia, którą my się posługujemy, jest to język porozumiewania się instytucji, język porozumiewania się traderów. My po prostu odczytujemy te ruchy, które pojawiają się na wykresach, które są kreowane przez instytucje. To nie jest tak, że to mamy wolny rynek i sobie... Znaczy mamy wolny rynek, natomiast jedni mają więcej pieniędzy, a drudzy mają mniej, więc ten, który ma 5 miliardów dolarów na przeznaczenie sobie na jakąś tam Teslę, będzie miał trochę większy wpływ na to, jak się rynek kreuje względem tego, kto ma 500 zł. Więc trzeba to brać pod uwagę, że pewne rzeczy na wykresie w pewnych miejscach, bo jeżeli się pokazują, to jest to pewien sygnał. No i my te sygnały staramy się odczytywać. I w momencie, gdy słyszałem, że nie, Tesla to nie jest dobra inwestycja, to ja jakby mnie w sumie nie obchodzą za bardzo takie teksty, ponieważ ja nie inwestuję w to, w tą Teslę, żeby mieć akcję tej spółki przez kolejne 50 lat. Ja dokładnie mam wyznaczone miejsce, w którym kupię, w którym sprzedam i określam je na podstawie tego, co wychodzi mi z wykresu, gdzie najprawdopodobniej instytucje również podejmą takie decyzje. I nawet nie będę nazywał tego jakkolwiek inwestycją, bo inwestycją to może być zakup właśnie złota na lata, czy jakiejś nieruchomości. Tutaj myślę, że trzeba podejść do tego typowo tradersko i jak mówię, że kupuję Tesla i ktoś mówi, że jest to zła inwestycja, to ja mówię, że ja wcale nie traktuję tego jako inwestycji. Ja chcę wejść na rynek, zgarnąć dla siebie, wyjść z niego i nie interesuje mnie totalnie sentyment, jaki jest wokół tego, tych akcji. Możemy sobie kiedyś więcej porozmawiać na ten temat. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Dajcie znać, jak wam się podobała właśnie aktualizacja po miesiącu, po 28 czy tam 9 dniach. No i trzymamy kciuki, żeby, za to, żeby to wyszło. Cały pełny scenariusz przygotowany. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Na razie.